witają... Halo, halo Mietku, halo, halo Franku, cześć, witajcie, z tej strony Mafiasonet i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA i ogólnie jest ze mną Mr. Dam15. Dzień dobry, z tej strony Mr. Dam15. I to Liga Mistrzów. Od razu na samym wstępie pozdrawiam Jojko, jeszcze Adaś nie zaczynaj, weź jak możesz stop, pauzę tam pierdolni. Ogólnie tak, będzie to nowa seria z FIFA, będzie ich na pewno jeszcze kilka, ale chcemy taką zrobić własną Ligę Mistrzów, zanim jeszcze UEFA będzie wiedziała, kto ją wygra. Także zapraszam na pierwszy mecz do Adasia. Będziemy lecieć tak, jak pokazują nam właśnie mecze, które będą się odbywały na żywo. Tak my będziemy również grać, później zrobimy sobie rundę rewanżową, jeżeli będziecie chcieli, a mam nadzieję, że będziecie chcieli. I co, bez zbędnego gadania, dzisiaj mecz Real Madrid kontra Napoli. Ja gram sobie oczywiście Napoli, Adaś Real Madrid. Na poprzedni mecz zapraszam do Adasia, bo naprawdę były niezłe dymy. Także dobra, znów mecz i możemy zaczynać. Idziemy gramy u ciebie, na Santiago Bernabeu. No to konkretnie. Dobra, no myślę, że tu będzie ciężko, tak? No bo jednak to jest Real Madryt. Jakby nie było, w tym sezonie są mega rozpędzeni. No i mimo wszystko na każdej pozycji mają idealnych zawodników. W końcu drużynie tygodnia mieli chyba 6. No to jest... ole. Rozpykał. Puk. Nawet się nie ruszył. No tu może być pogrom, tu może być pogrom. Pięknie, tutaj no po prostu obrona stracona wręcz. No tutaj byłem w szoku, Kappa. Ponieważ no w poprzednim odcinku Blik naprawdę się mega spisał. Zobaczymy jak spisze się... A nie był to przypadkiem Albiol? Tak, Albiol. No Albiol jest słaby strasznie. Kurde, słuchawki mi się tu zaplątały, ale dobra. Dobra, spokojnie, trzecia minuta. Real lubi tak strzelać przez się bramki. W pierwszej strzelał i Legi. Adam chyba kurwa tutaj jakiś trening sobie zrobił. Real Madryt. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Czyżby po prostu jeszcze ta forma moja na Real została, bo jeżeli tak, to... No, już blisko pole karne. O, Jezu, szkoda. Jakiś wielkolud tu się obudził. Kurwa, no czemu taką ścieżkę żeś tam zostawili? Dobrze. Hamzik, ja pierdolę, ale piękna kontra poszła. A czemu uciekasz od piłki, gościu? No i przejęli w ostatniej chwili. No nie, nie wierzę, jak mogłem tego nie wykorzystać. Nigdy nie schodziłem na lewą nogę. Pięknie. Paul. Japa. Japa, gościu. No Jojko, powiem ci, postarałeś się z tą Ligą Mistrzów. No. Nie myśleliśmy o tym. Ja w ogóle nie... w ogóle nie myślałem o FIFA, bo... No kurwa, wiesz co, nie wiedziałem, że oni obok siebie pobiegną. Wkurza mnie to. Już mi drugi mecz tak robią. Idealnie. Tam, gdzie miała trafić. Kto tu ten czarny biega? Stubany. O Jezu. Kryśka? No to nieźle. U mnie nie, nie. Kryśka czarny. Jak Kryśka? Nie. Co ty, gościu? A że u mnie tam Kryśka był? No. Wyżej? Nie, to był chyba ten Amesio. Widziałem. O kurwa, jak się odbiła Pepe, debilu. No co jest? Mam farta na razie. Jest co dobra. Nie za... No harta. Harta to ty miałeś na bramce mecz temu. Ale farta to teraz masz konkretnego, ci powiem. No ja... To jest kontra, nienawidzę kontry, kurwa. O, ale przestrzelił, Bale. Jest ciężko, gniotę, ale nie mogę wykorzystać. No. Masakra, ty. To ja. Oby mi się Milik nie załączył. Bo... O Jezu, nie. Tutaj to nie jest obrona, bo na przykład u mnie Manchester City przez pierwsze 45 minut było bardzo, ale to bardzo. No to konkretnie ten kurna stał w nim. No bo on lubi stać. On wchodzi w niego. Masakra, co tu zrobili. Ach, szkoda. Chociaż... No nie wierzę. Nie umrze zdąży. Szkoda, no, że tak mocno. Jestem naprawdę pod wrażeniem. No co dobrze, jest? Dobrze, nie mogę nic zrobić z nimi. Na spokojnie. Kurde. Napoli. Albiol. Oj, dobrze Milik. Oj, myślałem, że... Aha, no to kurwa konkretnie. No nie wiem, co ja dzisiaj nimi mam. Przed chwilą rozegrałem jeden ze swoich lepszych meczy, kurde, słabym zespołem, a... No, no widzisz, tak to jest niestety. Dzięki. Nie? Mam pytań? Widzisz, tak to jest niekiedy. O Jezus. Ale tu wszedł w niego. Dobra, na spokojnie, Reina. 24 minuta, kurde. Musimy jakąś inną taktykę sobie wymyślić. Muszę za to poukładać. Próbował, ale nie udało. No nie wierzę, co wchodzi. No i zobaczcie, jaki fart. Mi po słupku nie chciała wejść, Adasiowi weszła. Kurde.
Pięknie, 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 wreszcie. Czyżby Real był tym moim odrodzeniem? Nie wiem, jak mam to wykorzystać. Dobra, no spokojnie. Kurwa, nie widziałem, bo był. Kurwa, też. O Boże, Miloski, i zapamiętało mi takiego kawału. Ja jeszcze na początku nie widziałem, wbiłem się w niego jak... Oj, dobrze. Dobrze. Synie, pięknie. Paul, brawo. Ale fajnie się zatrzymał tak plecami. Dobra, no, co tu zrobić? No nie wiem co tu chcesz zrobić, ale może być z tego coś groźnego, bo tam masz całkiem dwóch fajnych, rosłych zawodników. Oj. Nie, właśnie. Tu miało być w ogóle podanie do tego, kurde, tam co miał być w ten. Jaha. No Jezus, kurde. No Jezus, kurde, tak to zawrzeć, nie? Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Milik! Twoja lewa noga! O Boże, ile mi z klików to zapisuje! O Boże! Nie wierzę, że Milik tego nie wykorzystał. Przeszedł pięknie. Muszę się tu ogarnąć, Boże, nie stracił głupio piłkę. Aha. Odebrał i chciał uciekać chyba na pozycję mój. O Jezus! Dobra, spokojnie. Chociaż dosadnie ja bym chciał brameczkę. Na pewno by mnie to podbudowało. Jeszcze jednego killera mam na ławce, także to też mnie bardzo cieszy, że mam kogo zmienić. To kurwa, żeby było po co. Dobra, na spokojnie. To niezły Reina. Ronaldo. I kurde. Dobra, jazda. Jazda. Dobrze, Pepe. Ale ty masz obronę, ja jestem w szoku, defensywny w chuj. No tak, ale zobacz, defensywa, która dała się zagrać w pipę dwa razy w połowie, tak? No przecież tego, City nie robiło czegoś takiego. No, szkoda. Ależ precyzja, kapitalnie to zrobił. Tutaj to mam tak szybki atak i tak mądry atak, że tak powiem, że po prostu... Nie mam teraz pomysłu, bo już któryś raz z rzędu mi to nie wyszło. Oj, Murzyn się wrócił. Dobra, no spokojnie, Reina, dobrze, długie piłki, o to chodzi. Dobrze, tylko dogoni. Nie dogoni. A dogonił jednak, zajebiście. Czarny, przyciśnij trochę, kurwa, dobrze grałeś kiedyś. Aj, szkoda. Wiedziałem, że się będziesz tu kręcił, bo nie miałeś gdzie podawać. No, niestety, są takie właśnie. No, goni. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Marcelo, co o! No nie użyję masz to wolnego. Nie wiem co jest, kurwa, przekupiony sędzia w chuj. Wreszcie. Kurwa. Dobrze, aaa. Czyżby każdy na swoim odcinku nie mógł wygrać? No to by było konkretne. Byśmy mieli zajebiście akcję, no. Serio, nie ma nawet do szatni, no już ciężko, kurde. Mam szansę, nie mogę ich wykorzystać, to mnie boli właśnie, bo to jest dziwne u mnie. Najczęściej Adam miał takiego pecha. No właśnie, właśnie wreszcie coś się tutaj zmienia. Taka bieda. No lepszego składu nie da się mieć. Kurde, no Milik mnie tutaj. Najgorszy ten słupek, no i ta niewykorzystana niebiedli niego. Ale typa. Dobra piłka była. No dobra, trudno, zobaczymy. Jedziemy dalej. Mamy 45 minut. W 65 wlatują zmiany i zobaczymy co się będzie działo. No to zjebałem. Piłkarze również. Fiesta Latina. Santa Gómez. Tu chysiaj biegnie. Hasaj. Hasan. Pozdrawiam Hasana. Dokładnie. Co tu chysiaj i Hasan zrobi? Ale pomiędzy nogami blazł. Ty! Jak Pepe mądrze zagrał? Szoku jestem, że tamten cud wleciał w ogóle. Jak tu jakiś antypałk wleciał. O! Dobra, na spokojnie. Jazda. Zrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Dobrze. Brawo, może nogę tam gdzie powinien. Nie opanował. O Jezus, ty to już się pogubił. Kurwa! Mój też. Jak ja kocham Ronaldo, no kiedy takimi akcjami... Jazda, czemu dawaj, tam Reina. Był Luka Modric? Przecież tam powinien być Benzema, jakiś inny wielkolud, czy nie wiem co. Jose Caillon.
Dobrze, Ronaldo. Kurwa, jak Kajehon nie może nic zrobić, to już jest skąkry. Ja pamiętam, zawsze nim grałem w Napoli, to robił mi tu robotę niezłą. A ja w ogóle nie widzę go na skrzydle. Bo... Dobrze, Milik. Co się stało? Luka Modric. Brawo, Milik. Milik przeszedł, tam odgryzł się. Powinien grać w pole karne. Dobrze, na dwa razy, nie na pięć razy. Na spokojnie go przeszedł, a później nie wiedział, co ma zrobić. O Boże. O Boże, nie. Dobrze. Dobrze to Ronaldo. Czemu? No przecież to on powinien z pierwszej takiej piłki. Kroos przejmuje piłkę podaną przez rywala. Real Madrid. No. Szkoda, trochę nie dalej była puszczona. Allan. Nie dał rady obrońca. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. No, wygraj to. Dobrze. Temu. O Jezus. Co tu się dzieje? Nie wierzę ty, co się dzieje. Aha, zajebiście fajnie. Wycofał. Mam nerwy już na nich, to już mnie najbardziej jest źle. Masakra, bo grałem nimi, dlatego tak mówię, zagram sobie. Może dośrodkować. O, szkoda. Dobra, trzeba coś z tym zrobić. A ja nie mam pomysłu, najgorsze jest to, bo zjebałem sobie ławkę rezerwową, ich nie sprawdziłem i boli mnie to niestety. Szkoda. No, trzech zmian nie dam od razu. O, to tak, to ja lubię. Tak to ja mogę zmieniać. Dobra. Gdzie ta piłka jest, na aut czy coś? Chyba. Bo nie wiem, czego się tu spodziewać, jak ten. Bo będzie aut. A nie, ty masz. O Jezus, spierdalajcie, panowie. Dzięki, że poczekałeś, że go nie zmienię. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. O kurwa, nie widziałem tej piłki ja w ogóle. Ja też nie. Dopiero jak zaczęliśmy Marcelo, dobrze. No nie wierzę, ty co oni się mają z tymi podaniami? To jest szok w nie ogóle. Nie wiem, ale po prostu wreszcie... Ach, kurwa. Nie, to jest masakra. Co zrobi przeciwnik? Dobra, spokojnie. Nie mam do kogo podawać, to jest masakra. No, może być groźnie. O Boże. No wreszcie trochę. Wreszcie jakaś akcja. Milik, twoja ostatnia akcja i zjebałeś. Wyschodzi? Milik? No, szedł. No co ty, jak nic, nie, w ogóle go nie widziałem. I podaje głową do kolegi z drużyny. No jeb, Milik zszedł od razu, strzela gola. No i ktoś szedł, ty. Zielon szedł i zrobili akcję. Zmieniłem. Brawo, jazda. Jak to strzelił w ogóle? Zielon podawał. Ty, to jest ten, co wszedł chyba. Iguain? Jaki Iguain? Iguain przecież nie gra w tym. A chuj wie, bo to są takie Iguain stare. Przecież poszedł do... Jakie stare? Mertens. No i on wszedł. Ej, zobaczcie. Zielon asystował. A ja go miałem w Manchester City. Kto? Kogo? Hart. Jaki w Manchester City. A kto jest teraz niby na bramce? Sabalero tam był. No to dziwne, ja mi się... A w Torino przecież Hard jest ciągle, tak mi się zdaje, chyba już nie wrócił. Bo... Do końca meczu ja nie jeszcze 20 minut. Jest zawodnik... O Boże, brawo. Czemu tak mocno? Jazda. Patrzymy, dwie bramki od razu mi huknie. No już blisko pole karne. To nie jest mama Fiasolec. Próbuje zabrać rywalowi piłkę Ramos. Spójrzmy, posiadanie piłki podzieliło się w zasadzie porówno. To prawda, takie jest też moje odczucie. Nie ma tu jakiejś zdecydowanej... Podbiegnij do niego. Więc ten wynik nie jest zaskoczony. No nie! Szkurna, mówię, nie mam pomysłu jak... Dobrze, nie miałem Marcelo, pomysłu, ja też nie miałem, także spokojnie. No, z tego miejsca można strzelać. No i chuj. O Boże, kto to? Rodriguez, kto to? 76. James. Masz problem, widzę, z końcówką. Nie. Jazda. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Ale tu rozpykał, brawo. Nie, tu jeszcze spokojnie mogłeś pociągnąć coś. Wiem, ale chciałem, tak wiesz. Oby obronić. No, szkoda. No kurwa! No co jest? Boże, jak się nabiła. Na dziurę. Perfidnie. Dawaj, piękna podanie. Jedziesz. Piękna podanie. Goście, ruszać pizdy. Kto to jest? Alan, ostatkiem sił. Blisko pole karne. No jak? Jeszcze nie trafiłem. No dobrze. Nie. Dobra, rzut rożny. Ja za zmianę jeszcze zapodaj jak możesz. Dobry pomysł. Myślę, że... Oni mają rzut rożny.
No nie mogę. A ja no to mam. Ty. Dobra. Dobry jesteś. Nie mam pomysłu, panowie, 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 jest problem. Nie wiem, trudno. To nie ryzykuje, ten traci. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, ja pierdzielę. Ofensywnie. Ofensywnie. 82 minuta. Czy tutaj jest szansa na remis? Nie wiem. Nie, nie pomogę. Ja dopiero przyszedłem, dopiero zacząłem oglądać ten mecz. Nie mam pomysłu, kurwa, tego rozegrania. Nie mam, co chcę. To wszyscy jak się ładnie pilnują. Dobrze, hysiaj. Nie miałem tego rozegrania, co chciałem. Właśnie dziwne ustawienie, jak nigdy. Tak, choć zwykle przy takich okazjach strzela bramki, to dobra, teraz ciekawe. Chciały zjeść go nerwy. Zostało 5 minut, a wciąż jedna... No nie wierzę, że tego nie wziął. Cristiano Ronaldo jest z piłką coraz bliżej pole karne. O Boże, idziesz, kurwa, napastnik taki z ciebie jak... Kurwa... To nie jest Piotr Zieliński. Stresik jest. Ale to będzie ciężko. No myślę, że bez szans tutaj będę na poli w tym meczu. Wiedziałem, że tam podasz, wiedziałem. Aście! Aż zgniót chłopak. O Boże. Dawaj, dawaj! Oj. Dwa błędy. To może mnie skarcić. O Boże! Daj. Wyjeb. Kurwa! Ale... Czekaj, Jezu, co ja klikłem. No nie wiem, że nie ma faulu, serio? Żal. No, Ronaldo. Robi się niebezpiecznie. O Jezu! Co zajebał teraz, to bramkarz mnie nie wie. O Boże, Caballero, co ja gadam. Kurwa, ja mu zagram to, stary. Reina? Nie, Reina tego nie broni. Dobrze. Dawaj, dawaj, walcz, walcz, walcz. Ryzykowna, ale udana interwencja. Nie wierzę. No nie. Dobrze się pokazał. Na chuj ten Reina tam poszedł. Brawo. 3-1. Rzadko strzelam bramki z takiego czegoś. Masakra. Ale kontra się udała. Ja tu do końca leciałem. Kurde, ale... Masakra. Najgorsze jest to, że w obydwu sytuacjach nie miałem możliwości zagrania tego rzutu rożnego, co tak lubię zagrać. A, jeszcze nie, szansy na strzał nie było. Co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Będzie jeszcze przede mną runda rewanżowa, także będziemy mogli się odczuć. Wtedy, wtedy wiadomo, ja biorę sobie Real Madryt i zobaczymy, co z tego wyniknie. Także co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam do Adasia na kolejny odcinek. No i kolejne odcinki z Ligi Mistrzów już niebawem. Także co, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie. Trzymajcie się, cześć. Hello.